A z nami jedna z najbardziej medialnych par w Polsce. Tak na pewno o nich można powiedzieć. Ewelona i Żółw, narzeczeństwo. Czekamy na ślub. Myślę, że wszyscy, którzy są w hali, z chęcią by na to wydarzenie się wybrali. Natomiast przed momentem rozmawialiśmy sobie jeszcze poza kamerami. Powiedziałaś, że boisz się pewnego gościa, który dzisiaj brał udział w naszej gali. Kto to boję taki? Się. W sensie oglądałam dzisiaj story Ani i tak właśnie mignął mi Mateusz Polski, tak. I akurat przyszłam się spóźniona troszeczkę i trafiłam na jego walkę. I tak zobaczyłam wielki billboard na czerwono. Ja mówię, Boże, mówię, Szymon, to jest ten gościu, co ja się go boję. On ma taki po prostu wzrok, że jak ja zobaczyłam go, to ja klepałam Szymona, mimo to, że prowadził Adam, mówię, Boże, zobacz, jaki on ma wzrok. On po prostu zabił samym wzrokiem. A wygrał? Wygrał swoją walkę. No to właśnie chyba przeszedł swojego... Tak, no właśnie, a to jest ciężkie. Ale czy jeżeli Mateusz Polski przeraża twoją kobietę, czy rzucasz mu dzisiaj wyzwanie? Nie. Okej, okay, czyli po prostu nie. Szczera odpowiedź, co ty na to? Nie chcę stanąć twojej obrony. Ale potrzebuję na trochę czasu. Okej, okay, słuchajcie, tak. Jestem w szoku, Szymon, jasno! No właśnie, słuchajcie, za naszymi plecami knockout, a więc mamy pierwszy knockout podczas naszej dzisiejszej gali, pomijając to, co wydarzyło się tutaj w parce Mizewski, Sianow, bo tam latały krzesła. Ty chyba lubisz za tym, co nie? Ja już nie, kiedyś lubiłam, owszem, jako młoda, ale wiecie, każdy z młodej mówi. Każdy z tego, znaczy może nie każdy, ale większość z tego wyrasta, ja już wyrosłam. Tak myślę przynajmniej, więc myślałam się już z takiego wieku, że teraz preferuję taki styl klasy. Wow, wow, wow. Chyba masz tu duży wpływ, prawda? Potwierdzasz? Dokładnie. Słuchajcie, krótko i na temat. No dobra, no to zapytam was o to, no jesteście parą. Wiadomo, że wśród par często dochodzi do spięć. Czy w waszym wachlarzu kłótni znajdują się także walki bokserskie? No zapytam wprost, czy nokautujesz swojego partnera? Dajemy emocje na sali, trenujemy z trenerem tajskiego. W domu, jeżeli mamy kłótnie, to właśnie staramy się zostawić to wszystko na trening i myślę, że polecamy to każdemu. No właśnie, a może ty to skomentujesz, w jaki sposób najbardziej i najlepiej daje się ukłuć swoim emocjom? Chciałbym sobie powiedzieć, że nie. W ostatnim treningu oczywiście. Aha, okej. Okay. My nie wnikamy, co dzisiaj się dziać będzie, kiedy zostaniecie oczywiście na after party, kiedy zostaniecie tutaj w Koszalinie. No właśnie, w Koszalinie hali widowiskowo-sportowej chyba jesteście po raz pierwszy. Jak wrażenia? Publiczność dopisuje, jest tu barwnie, kolorowo, no a przede wszystkim jest świetna atmosfera. Czy się z tym zgodzisz? Powiem szczerze, że ja pierwszy raz na takiej profesjonalnej gali bokserskiej, bo zawsze jak byłam, no to wiadomo, walczyłam Fame Ma, no to Fame Ma, jakieś street fighty typu właśnie Prime i tak dalej. Nigdy nie byłam na takiej sportowej, że tak powiem. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wygląda to naprawdę tak ekskluzywnie i mega, mega właśnie tak elegancko, tak to jestem pod wrażeniem. No właśnie, czy jeżeli Krystian Karzyszka da wam propozycję walki par, obserskiej walki par z inną parą z naszego kraju, czy taką propozycję przyjmiecie? Kurde. Słuchajcie, ja tak naprawdę... Byłeś w sumie, bo ja w ogóle kiedyś myślałam o takiej walce 2 na 2, ale no na pewno nie coś takie, co próbuje, wiadomo, ile czasu, nie? No właśnie, fliki frikami, my dzisiaj tutaj skupiamy się na tym, co dzieje się za naszymi plecami, a więc na prawdziwym sporcie, na boksie. Drodzy Państwo, za naszymi plecami jest zwycięstwo poprzez knockout, zwycięstwo Nikodema Jezuckiego. Wow, dzieje się tutaj w Koszalinie niesamowicie, a ja wam dziękuję, że jesteście tutaj z nami, a my się jeszcze trochę pośmiejemy już poza kamerami. Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję wam bardzo. Dziękuję.